powiedz, ile można jeść jajek, aby to było zdrowe? Myślę, że to tygodniowe spożycie jajek tak naprawdę nie powinno przekraczać 3 sztuk, bo proszę pamiętać, że tak naprawdę jajka spożywamy bardzo często w ukrytej formie, czyli w gotowych produktach. Czyli co za dużo, to niezdrowe, ale jeśli, no, święta wielkanocne są przecież tylko raz w roku. Jeżeli raz w roku w jednym tygodniu zjemy o 6 jajek za dużo, czy coś się stanie nam? No, na pewno nie stanie się nic złego. Tym bardziej, że już w tej chwili naukowcy potwierdzają, że spożycie jajek tak naprawdę nie podnosi, tak jak wcześniej przypuszczano, poziomu cholesterolu we krwi. Jednak dobra informacja w te święta, proszę Państwa. Nie, to tak jak z pączkami, chyba w ten tłusty czwartek możemy zjeść te 6 pączków i nikt nas tam nie skarci. A co z jajkami faszerowanymi? Bo to jest przepyszna rzecz, taka trochę z majonezem, ze śmietaną, szczypiorek, piekny, przepyszne. Zapiekamy to wszystko. I znowu bomba kaloryczna, więc znowu ja proponowałabym faszerować, ale pomidory. I myślę, że to bardzo smaczna alternatywa, szczególnie, że mamy już nowaliki, szczypiorek, rzodkiewka. No takie pomidorki wypełnione warzywami na pewno będą równie smaczne. No, przepysznie brzmi. To też może być przecież faszerowana cukinia, mnóstwo. W zasadzie wszystko można, jak się uprzemy. O, pieczarki jeszcze.